Jasiu dzisiaj zadał pytanie, dosyć trudne. A jeśli mój biskup zgłupiał i w imię posłuszeństwa będzie mi kazał, abym z Najświętszym Sakramentem latał w koło ołtarza i w dodatku 3 razy dziennie, to też mam być posłusznym? Czy wtedy też, Janie, będziesz mi kazał być posłusznym Kościołowi? Nie, Jasiu. Jeśli byłoby to, co piszesz, prawdziwe, a nie zgodne z Twoim dobrze uformowanym sumieniem, to nie masz żadnego obowiązku wypełnić tego głupiego polecenia biskupa. Ale nie możesz zrobić innej rzeczy. Zapytasz, jakiej? Nie możesz odwrócić się i opuścić tego biskupa, opuścić Kościół, odwrócić się od tego Kościoła. Tak, to trudna prawda, od jakiej uciekamy w naszych poszukiwaniach dobra. Nie masz wykonywać głupiego rozkazu w imię posłuszeństwa, a który to rozkaz jest wbrew Twojemu sumieniu. Ale nigdy nie wolno Tobie walczyć z Kościołem i odejść od tego Kościoła, od swojego pasterza. Podam Ci, Jasiu, 2 konkretne przykłady z życia. Na jednym spotkaniu modlitewnym w pierwszy dzień była modlitwa wstawiennicza. I podczas tej modlitwy wiele osób otrzymało i skorzystało z daru spoczynku w Duchu Świętym, padając na podłogę. Tamtejszy proboszcz, widząc to, po skończonym dniu rzekł do prowadzącego rekolekcję, że sobie nie życzy takich scen i żeby to było ostatni raz. Prowadzący kapłan przyjął do wiadomości i następnego dnia przed modlitwą przekazał spokojnie życzenie przełożonego tego miejsca, tej parafii. W czasie modlitwy nie upadła ani jedna osoba, ale okazało się, że w tym dniu jeszcze bardziej łaska Pana dotykała serca ludzi. W czasie składania świadectw ludzie dzielili się tym, jak wielkich łask otrzymali w tym dniu w czasie modlitwy. Zostało zachowane posłuszeństwo, a Bóg dokonał jeszcze więcej. Drugi przykład. Pamiętasz, Jasiu, tę scenę z życia siostry Faustyny, jak Jezus jej się objawił i przekazał swoje żądanie, swoje polecenie. Nie kto inny, sam Jezus przekazał jej swoje słowa, swoją wolę, swoje żądanie, że chce, by ona przez 7 dni pościła. Przecież trzeba być idiotą, by nie wypełnić słowa samego Jezusa, Jego wolę. Już nic nie może stanąć mnie na przeszkodzie wobec tak pewnej woli i żądania samego przecież Jezusa. A jednak matka przełożona nie udziela zgody na to, czego żąda od Faustyny sam Jezus. Paranoja. A Jezus co jej odpowiada? Wiem wszystko, nie żądam Twoich umartwień, ale posłuszeństwa. Przez to oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługę. Siostra Faustyna nie opuściła Kościół, nie opuściła przełożoną, nie podeptała posłuszeństwa, mimo że żądanie wobec niej było od samego Pana Jezusa. Jasiu, jeśli spotkałeś pasterza w swoim życiu, co zbłądził, nie musisz wypełniać takiego jego polecenia. Ale na pewno ty zbłądzisz, jeśli w imię racji odejdziesz od pasterza, odejdziesz od Kościoła lub będziesz walczył z nim i deptał posłuszeństwo. Powiesz mi, że to wszystko, o czym mówię, a jest złe, będzie wykonane przez ciebie również zgodnie z twoim sumieniem? To w takim razie trzeba zacząć pracę nad dobrym uformowaniem się mojego własnego sumienia.